Witajcie. Dziś podczas przeglądania YouTube'ów natrafiłem na taką reklamę zainwestuj w KGHM, czyli reklama, że można bardzo duże pieniądze zarobić w bardzo szybkim czasie, gwarantują zwrot i w ogóle jak to wszystko ładnie wygląda. Teraz klikniemy sobie, przerzuca nas do strony KGHM, Polska Miedź. Tu widzicie, jakiś kapitał jest, zarabiaj na akcjach KGHM, metalach szlachetnych, tu jest ta reklama nawet. Kto z Polaków nie słyszał o spółce KGHM Polska Miedź S.A.? Pomimo dochodów z wydobycia złota, srebra i miedzi, właściciele nie zapominają o zwykłych obywatelach. Właśnie dlatego z okazji 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. przygotowała wspaniały prezent dla wszystkich, którzy w nią wierzą. To prawdziwa rewolucja. Po raz pierwszy każdy mieszkaniec Polski, bez względu na swój status, może znacznie pomnożyć swój kapitał. A co najważniejsze, wszystko to zostało potwierdzone i uregulowane przez rząd Polski. Sam Andrzej Duda, prezydent kraju, i Mateusz Morawiecki, premier Polski, potwierdzili legalność i skuteczność projektu. Całkowicie wspierają projekt. W rzeczywistości jest to złota żyła, ponieważ platforma pozwala zarabiać zarówno tysiące dolarów, jak i setki tysięcy dolarów. Przedstawiamy Państwu najbardziej wiarygodny projekt Polski od KGHM Polska Miedź S.A. Wystarczy otworzyć stronę internetową, szybko się zarejestrować, potwierdzić swój udział, odpowiadając na telefon i postępować zgodnie z prostymi i zrozumiałymi instrukcjami menedżera. Co więcej, wszystko jest proste, inwestując co najmniej 250 euro, możliwe jest uzyskanie kilku tysięcy euro do końca tygodnia. KGHM Polska Miedź S.A. może sobie pozwolić na finansowanie tego projektu, który gwarantuje stabilny zysk wszystkim Polakom, którzy zarejestrowali się i zainwestowali. Pamiętaj tylko, że liczba uczestników jest ograniczona. To Twoja wyjątkowa szansa, aby zwiększyć swoje zyski dwukrotnie, trzykrotnie, a nawet więcej razy. Ostateczna suma zależy od kwoty inwestycji. Teraz i Ty masz możliwość czerpania zysków z kamieni szlachetnych. Aby poprawić jakość życia, pospiesz się, aby wypełnić formularz uczestnika na platformie projektu inwestycyjnego. Potwierdź chęć zostania uczestnikiem przez telefon i kup samochód, a nawet wymarzone mieszkanie już jutro. Pamiętaj, wszystko jest w Twoich rękach. Więc dobrze, że zobaczcie, co tu mamy. To jest ta strona, która korzysta z loga KGHM. Polska Miedź, tu jest jakiś o akcjach. Zwróćcie uwagę na aktualizację. 2.11.21, godzina ostatniej aktualizacji strony, 10.28. Ciekawe, która strefa czasowa to jest. Dobra, no i mamy ten filmik, który przed chwilą obejrzeliście. Musiałem się przerzucić na przeglądarkę inną, bo po prostu mi już komputer tak zamuliło, jak włączyłem OBS, a jeszcze hit filma. Wcześniej mi się okazało, że OBS mi nie nagrał całego filmu, który wcześniej Wam tu chciałem nagrać. Tu macie w stopce, przełączacie sobie trzy jakieś gazety. Powiedzmy na temat, to chyba jest witryna internetowa, mniejsza z tym. No i tu informacje, w co możecie zainwestować i jakieś tam różne rzeczy. Jak spróbuj teraz, przerzucam Was do rejestracji, prawdopodobnie tu po podaniu danych przerzuci nas do strony, w której dokonamy płatności tych 250 euro tylko i zysk po miesiącu, tak tam było. No i teraz zobaczcie sobie na stronę KGHM-u, to co chciałem Wam pokazać, a mi nie wyskoczyło wcześniej, gdyż KGHM Polska Miedź S.A. ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi oraz przed zawieraniem fikcyjnych umów inwestycyjnych. Może to być próba wyłudzenia oszczędności lub danych osobowych. Spółka nie prowadzi aktualnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź skierowanego do klientów detalicznych i inwestorów indywidualnych. Apelujemy o ostrożność, nie otwieranie linków z podejrzanymi adresami internetowymi. Wszelkie informacje na temat działalności KGHM można znaleźć na naszej oficjalnej witrynie firmowej. W związku z próbami podszywania się pod KGHM wszczęliśmy już odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz zgłosiliśmy sprawę do instytucji, które zajmują się ściganiem tego typu przestępstw. Także widzicie, KGHM, zresztą ja jeszcze sprawdziłem sobie też i pierwsza informacja jakoś była chyba 11 października, także już to pół miesiąca trwa, a Google na YouTubie nie zablokowało tego typu reklam, które są próbą wyłudzenia jakich tam pieniędzy. Jak widzicie, logo podobne,
No wręcz można powiedzieć takie samo. Co jeszcze? No i tyle, No, trzymajcie się i pilnujcie się, żeby nie dać się wrobić w nie wiadomo co, bo teraz tyle się słyszy o tych wszystkich zdarzeniach takich internetowych, wnuczkowych, policjantowych. Oszczędności swojego życia ludzie tracą przez chęć jakiegoś tam delikatnego wzbogacenia się i niestety się nie udaje. No i jeszcze dopowiem, jak widzicie, zwracajcie uwagę na tego typu strony. Jak widzicie, tu jest adres dosyć długi, nie ma żadnego wspomnienia tu nazwy firmy, nie ma nic. Też tu, jak widzicie, kghm.com i tyle, a tu jest dosyć, że jakiś nie wiadomo jaki adres bez jakiegoś standardowego rozszerzenia, com.pl, com.pl, biznes czy innych, to jeszcze dodatkowo jakiś tam wygenerowany dalej kodzik. Nie wiadomo, czy pod tego typu stronami coś się tam nie kryje. Jak widzicie, wchodzimy na stronę potencjalnej firmy, która sprzedaje nam akcje, jeżeli tak można się wyrazić. A tu jest wielki jeden bubel. No i tyle w sumie. Oszczędźcie też innych i uważajcie na siebie, bo teraz bardzo dużo się słyszy o tych wnuczkach, policjantach, różne wyłudzenia w internecie są, także no ciężko z tym wszystkim. Tu widzę, na KGHM jest aktualizacja 29, pewnie może to ostrzeżenie wprowadzili, bo też pewnie zanim się, ale nie, skoro tam było w tych, zaraz jeszcze, oszuści potrzebują się, 11 października, zobaczcie, są informacje, 22 września, nie to, ale już jakaś informacja była. Dobra.